też się jeszcze zastanawiam, co w tej telewizji odpierdolą nam za te 2 miliardy złotych. Teraz pewnie Teleexpress będzie prowadził Leonardo DiCaprio. A ojciec Mateusz nie będzie latał po Sandomierzu na roweryku, tylko F-35. Ja podejrzewam też, że teraz będzie stać ich, żeby zatrudnić Jamesa Camerona, który zdobył 3 Oscary, zrobił najlepsze filmy science fiction do wymyślania pasków wiadomości. A jaką to melodię poprowadzą Jay-Z i Beyoncé? A nie, przepraszam, Jay-Z nie może, bo czarny i nie był przy pierwszej komunii świętej. Skoro w zeszłym roku zrobili nam tak świetnego Sylwestra, to co teraz odpierdolą nam za te 2 miliardy? Przecież ich będzie stać, żeby po każdego Polaka zamówić taksówkę, żeby zabić się do tego Zakopanego. Wchodzisz do tej taksówki, a tam na żywo, Bojsi, do tego jeszcze Roxanka Węgiel, do tego jeszcze Rodowicz, do tego jeszcze zespół Weekend, szampan, koks. Ale mam na to teorię, że tak naprawdę, że wydali te 2 miliardy, to jest moja wina i wasza wina. Wiecie dlaczego? Bo gdybyśmy płacili te 22,70 miesięcznie, to by nie musieli wydawać z budżetu. Ja powiem wam, ja tak samo wolałbym, żeby te pieniądze spożytkowali na przykład na służbę zdrowia. Jak wygląda nasza polska służba zdrowia? Żeby się dostać się do jakiegoś lekarza albo od specjalisty, nawet taki prosty dentysta. Żeby dostać się do dentysty, to musisz skłamać, że jesteś z bólem. Dzień dobry, chciałem się zarejestrować, jestem z bólem. Co? Z bólem! Z bólów nie przyjmujemy! Do widzenia! Już teraz jest tak, że plomby na kasy chorych rozmywają się jak kurwa tiktaki w ustach. A podejrzewam, że niedługo będzie tak, że jak ktoś pracuje na pół etatu, to karetka go zawiezie tylko do połowy drogi. No co, nóżki ma pan zdrowe, to tylko zawał. A ja często chodzę do lekarzy, bo choruję na cukrzycę. Pierwszy tekst o cukrzycy do stand-upu wymyślił mój lekarz. Patrzę, tak, wyniki badań, o, wyniki badań, poziom cukru we krwi, no. Panie Wojciech, no ewidentnie cukrzyca typu pierwszego. A czym się pan zajmuje? A ja mówię, stand-up. No coś pan dzisiaj nie ma humoru. Marcin Zbigniew Wojciech. Subskrybuj jego kanał. Polub na Facebooku.